będzie tam z tyłu. Tak, na weszcie. Zapraszam oczywiście do działania. Myślu. Stój. W lewo. Wrot. Panie, panowie oficerowie, do hymnu. Wciąż nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Niżej wymienionego funkcjonariusza z dnia 24 lipca 2018 roku mianuję pod inspektorem policji nadkomisarz Michorek Grzegorz. Rozkaz podpisał. Panie, panowie oficerowie, komendant główny policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. Rozkaz personalny numer 545, 546 oraz 575 z dnia 11 lipca 2018 roku. Panie, panowie oficerowie. Lewo, zwrot. Masz. Lewo, zwrot. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej srebrnym medalem odznaczony został podinspektor Michorek Grzegorz, brązowym medalem odznaczony został młodszy inspektor sekretarza Wojewódzkiego Sądu Honorowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach Drucha Wiesława Basiaka, starostę koneckiego Bogdana. Przed 20 lat tutaj pracy w powiecie, w samorządzie, że policja jest jak gdyby już bliżej obywatela, aniżeli to 20 lat temu. Obserwuję to, tą współpracę i myślę, że ta współpraca najlepiej służy ludziom. Wasza służba oczywiście jest niełatwa i trudna, zwłaszcza w obecnych czasach też do łatwych nie należy. Trzeba to uczciwie powiedzieć, bo to wszyscy wiemy. Ale jesteście nieodzowni, potrzebni, do ładu i do porządku. Każdy to poczucie bezpieczeństwa na co dzień chce mieć. Chciałbym przyłączyć się do składanych wcześniej podziękowań za Waszą służbę, za odpowiedzialność, z jaką podejmujecie interwencje i za coś, co jest swoistego rodzaju ewenementem, myślę, nie tylko w województwie świętokrzyskim, ale i w Polsce. Bardzo bliską współpracę policji z samorządem lokalnym i z samorządem najniższego szczebla. To praca i patroli, i zwłaszcza dzielnicowych w terenie daje takie poczucie bezpieczeństwa. Bezpiecznej służby, bo wiadomo, że te czasy, które przyszły, są naprawdę ciekawe, ale z jednej strony, a z drugiej strony bardzo niebezpieczne. Życzę dla Was i dla Waszej rodziny wszystkiego dobrego, żeby ta praca przynosiła Wam naprawdę prawdziwą satysfakcję. To, co dzisiaj tu Pan Komendant podkreślił, to myślę, że to rzeczywistość, że ten kursor Waszego zaufania, właściwie społeczeństwa do Was jest bardzo wysoki, żeby on się utrzymywał. Jeszcze wczoraj, w dniu wczorajszym ważyło się, kto przyjedzie do Państwa. Bardzo chciał przyjechać do Państwa Pan Komendant, nadinspektor Dariusz Augustyniak, aby z Państwem spędzić ten dzisiejszy dzień. W tamtym tygodniu tuż nie mógł uczestniczyć w świętach policji, w obchodach powiatach z uwagi na to na obowiązki służbowe. Dzisiaj też mu obowiązki służbowe nie pozwoliły uczestniczyć z Państwem tutaj w obchodach święta policji. Ale skierował na Państwa ręce list. Dzisiejszy dzień jest świętem formacji stojącej na straży bezpieczeństwa obywateli.
Dlatego z okazji święta Policji przekazuję Państwu podziękowania za codzienną służbę i zaangażowanie w wykonywaną pracę.